Szanowni Państwo, jak winko smakuje? Bardzo! Dobre? Bardzo dobre! Tanie było, powiem prosto. Ale co tam wina, tam Francuzi wydziwiają takie drogie. Proszę Państwa, no macie z bliska, możecie napłaskać, ale z bliska te dzieła są naprawdę piękne. Zapoznajcie się z nimi. Pan Dariusz Kowalski chciałby jeszcze dwa słowa przekazać. Chciałem zaznaczyć, że dotarł do nas Krzysztof Pawłowski. Ja bym go prosił tu na scenę, bo nie widzieli Państwo go. Panie Krzysztofie, prosimy tutaj. Jeśli chodzi o pracę, tak jak wspominaliśmy, pierwszą taką edycją była wystawa w ogrodach hotelu Nowotel. Tu jest trochę inna sceneria, bo praktycznie zrobiła się taka anfilada rzeźbiarska. Są te rzeźby ustawione wzdłuż, wewnątrz i na zewnątrz, czyli prezentujemy poza pracami w kamieniu, prezentujemy pracę w brązach. Jeśli chodzi o materiał, też jest to zróżnicowane z materiałem, kolorem kamienia, kolorem patyny, szkliwem na ceramice, bo ceramiki też prezentujemy tutaj, więc mają Państwo naprawdę różnorodność. Jest ponad 70 obiektów tutaj. No oczywiście też przypominam, że przy wejściu można zobaczyć medale w holu głównym przed wejściem do sali właśnie występów. Są prace ceramiczne, są brązy, są rzeźby Lili Fijałkowskiej w gablocie, więc to też jest do oglądania. A tutaj pan Krzysztof zaprezentował nam naprawdę bardzo dużo prac, bo powiem szczerze, że jeśli chodzi o kamienie, jest tu najbardziej zaangażowanym rzeźbiarzem pracującym w kamieniu, to widać o jego dorobku i tutaj w Stanach Zjednoczonych, także i na Alasce, więc ja mówiłem o jego alaskańskich jakichś przygodach, ale można cię prosić o dwa słowa, w razie czego, czy artysta woli nie mówić, mówią same prace, tak jak każdy to mówi, ale prace są naprawdę piękne, więc jeszcze raz proponuję oglądać, podziwiać, no i jeżeli ktoś jest zainteresowany kupieniem pracy, to jednocześnie są prace wycenione przez autorów. Więc to są ceny tylko dla autorów, bez żadnej prowizji tutaj. Więc to jest bardzo ważne i można je kupić. Jest to naprawdę okazja. Dziękuję. Proszę Państwa, jest taka praca przy wejściu do hotelu z prawej strony, która się nazywa Wędrowiec. To jest praca pana Darka Kowalskiego i kto potrafi tę rzeźbę unieść i zanieść do domu, mają za darmo. Muszę tutaj powiedzieć, że pan Darek dźwigał po 150 kilo takie różne rzeczy tutaj. Nie? Natomiast proszę Państwa, są prace jeszcze wyeksponowane tutaj w foyer i w holu MCC. Proszę zwrócić uwagę, tak samo jak w holu hotelu jest kilka prac rzeźbiarskich. Ale chciałem powiedzieć, że te prace zostają tutaj przynajmniej na pół roku, a może i dłużej. I zawsze przy następnych Forum Humanum będą na pewno inne prace wernisażowe, te malarskie czy jakaś inna rzeźba, ale te prace pozostaną. I będą Państwo mogli się z nimi zawsze zapoznać, a także zapraszam zawsze, to jest 24-godzinna galeria malarstwa i rzeźby, bo w drugiej części prezentujemy też malarstwo pozostałości po ostatniej wystawie pana Kunikowskiego i też wystawa plakatów pana Witolda Mysyrowicza, który nas obdarza szczodrze plakatami na każde Forum Humanum i to są naprawdę wielkie dzieła sztuki. One są wyeksponowane w sali Reja. Zapraszam do winka i do dotknięcia tych prac. Kto jeszcze z rzeźbiarzy chciałby się wypowiedzieć i przedstawić swoją koncepcję? Pan Piotrowski jest? Przedstawiłeś mi pracę. To jest małżeństwo rzeźbiarskie. Nie wiem, jak to wygląda, że całe życie... Miłość. Jak ja na miłość wygląda? Miłość do rzeźby.
Znaczy nie, z miłości do siebie. Znaczy jak małżeństwo to 36 lat, natomiast rzeźba to troszeczkę krócej. Tutaj Wyspy Szczęśliwe to moje, ich dwoje to moje, kantata moja. I to jest tylko część takiego cyklu, który prezentowałam wiele lat temu i postanowiłam do niego powrócić jeszcze dorzeźbić. Natomiast jeszcze nie pokazałam tego wszystkiego, co się stało później, czyli ostatnio dorzeźbione. No są jeszcze dwie ceramiki wewnątrz, to takie też abstrakcyjne i też bardzo osobiste. Także jeśli ktoś chce ze mną na ten temat, to służę. Ceny są do negocjacji. Zapraszam, to jest rzeźba Dżamulem, proszę bardzo, to jest pochodna tego, że nie można pokazywać ludzkiej postaci, bo chodzi mi o te zakazy Koranu, bo widzę, że każda pana rzeźba jest absolutnie abstrakcyjna. Nie z tego wynika z tego, że jakiś tam zakaz jest, natomiast mój styl jest tak, że ja wolę albo wyrażam się przez abstrakcję. I to jest zupełnie taka abstrakcja. To są takie moje postacie, można powiedzieć, które tak nabierają takie kształty. Gdzieś w tych abstrakcjach jest część tej rzeczywistości. Ta praca to w zasadzie to jest eros. Przedstawia chwilę jakiegoś szczęścia z tego zbliżenia seksualnego, erotycznego i po prostu pokazać efekt tej chwili, po prostu to euforia czy ekstazja. Natomiast można czuć tak naprawdę ciało ludzkie gdzieś tam w części. Tak samo inne prace. Natomiast abstrakcja wychodzi z tego, że ja kocham nie do końca odtwarzanie rzeczywistości, natomiast raczej jej interpretację w sposób bardzo głęboki, symboliczny, czy jest ponad codziennością. Więc to kocham abstrakcję, to jest ekstendia myślenia. Dziękuję. Ja miałem okazję widzieć Majida, duże prace przedstawiające. On naprawdę piękne robi portrety rzeźbiarskie. Także wszechstronność tutaj wszystkich artystów jest naprawdę wielka. Od portretu, od aktu po abstrakcję. Abstrakcja jest formą taką najtrudniejszą do odbioru, ale może dla nas rzeźbiarzy jest najbardziej wymowna. A tutaj, jeśli chodzi o Marzita, pracę też można zobaczyć, znaleźć właśnie tak jak on mówi. Pewne sytuacje, które się wiążą między kobietą, mężczyzną, są to naprawdę piękne prace. Proponuję jeszcze, jeżeli Państwo się nasycą tymi rzeźbami, wybrać się też na pola mokotowskie, bo można nasze prace zobaczyć na polach mokotowskich w innej skali, dużo większej, w kamieniu piaskowcu, ale stoją, więc to jest kolejne miejsce, gdzie istniejemy. No oczywiście też na Saskiej Kępie, jeśli chodzi o mnie i Teresę, mamy naszą Agnieszkę Osiecką, która tam siedzi, więc to jest też taka rzeźba przedstawiająca, więc o tym też warto wspomnieć. Ale to jest tylko zaproszenie do zauważania w ogóle rzeźby w mieście, bo tego nam brakuje. Brakuje nam kontaktu z rzeźbą taką kreacyjną, abstrakcyjną, która niekoniecznie mówi wszystko, a istnieje właśnie w przestrzeni publicznej. I ta wystawa jakby jest pretekstem do tego, żeby ta rzeźba istniała w mieście naszym Warszawie, bo Warszawa, jeśli chodzi o pomniki, to je posiada, ale brakuje jej właśnie takiej kreacji twórczej, niezależnej, gdzie widać artystów na ulicy, że są, prezentują się i że istnieją w samym mieście. Ale ja bym tu miał apel do samych artystów, żeby się chcieli pokazać, żeby poszli właśnie do burmistrzów i zaproponowali, że my wystawimy swoje prace wzdłuż takiej i takiej ulicy, wzdłuż takiego i takiego deptaku. Ja mam właśnie w pamięci taką wystawę właśnie w Jerozolimie, o której tutaj wspominaliśmy, gdzie wzdłuż takiej wielkiej alei, która prowadzi do Starego Miasta w Jerozolimie, z jednej i z drugiej strony, co
3, 4 czy 5 metrów ustawione są rzeźby. Jest tam jest setki, mało tego, z telefonami autorów, z ceną, żeby się można było bezpośrednio dogadywać, ale stanowią sztukę miasta. I to jest bardzo ważne. Sami musicie wykazać tutaj jakąś taką inwencję i zapukać do drzwi władz, bo ja myślę, że każdy się zgodzi na coś takiego, no. A jednocześnie ta sztuka nie będzie tylko pomnikową, ale będzie sztuką dla sztuki. Pomysł jest bardzo dobry i takie poczynania robiliśmy. Ja sądzę, że może przyjdzie na to czas. Będzie, będzie wam otwarte. Że właśnie musimy zapukać w tej kwestii wiele miejsc. Więc taki jest nasz mały plan. A może i do księży, u kościołów. Proszę państwa, proszę jeszcze pokontemplować sobie. Ja zaraz ogłoszę koniec przerwy i zapraszam państwa na drugą część, gdzie będzie bardzo energicznie, kolorowo i kozacko. Dziękujemy. I zapraszamy zawsze, w każdej chwili, w dzień i w nocy ta wystawa jest czynna. Zapraszamy.